Świat spowiła mgła inflacji. Kredyt hipoteczny, węgiel, cukier to nie są tanie rzeczy. A co dopiero z podstawowymi potrzebami programistów? Nowa mysz komputerowa, nowy iPhone, czy też najnowsza konsola. Na to w ogóle już nie zostaje. Dlatego my w programie Programista 100K postanowiliśmy zaadresować problem zubożałych programistów. I takich też dziś witamy w naszym studiu. Po lewej stronie coś nie coś potrafię. Przynajmniej tak twierdzą w składzie Łukasz i Michał. Michał Cześć. I Łukasz, tak jest. Coś nie coś potrafię. Cześć wszystkim. Cokolwiek. A po prawej stronie IT Talk Show. W składzie Piotr i Marcin. Cześć. Cześć Piotr. Nieźle jak na IT Talk Show. Cześć. Cześć. Rozkręcamy się powoli jak ty. Rozumiem. Widzę, że to będzie gruba impreza. Powiem tak. Co ciekawe, koledzy dzisiaj reprezentują dwa przeciwstawne bieguny. Po lewej stronie frontend. Po prawej stronie backend. Nie inaczej. To w IT prawie jak wojna płci. To najbliżej, co możemy mieć w wojnie płci w IT. Chociaż chyba to trzeba będzie wyciąć. No trudno. Czeka nas tu dziś wojna o 100 tysięcy złotych. Raptem 10 pytań do nagrody. Czym jest 10 pytań? No wy przecież więcej dostajecie do 11 na LinkedIn od rekruterów, tylko po prostu na to trzeba odpowiadać. W związku z czym każde pytanie jest warte ile? Widzę, że koledzy nie z matwizu, a wy? Jak 10 tysięcy. Dokładnie tak. Ale jak wiemy, średnia nie jest królową statystyki, dlatego nie wystarczy po prostu odpowiedzieć na każde pytanie, by zapewnić sobie dychę. Dopiero pierwsze 8 pytań zapewnia 10 tysięcy, a po 7 pytaniu ewentualnie eliminujecie drużynę przeciwną z gry. Proste? Proste. Tak się wydaje. Zobaczymy. Jak bumerang. Wyjdzie w planie. W takim razie, pierwsza runda, 7 pytań. W pierwszej rundzie możecie korzystać z kaczuszek, które sobie tutaj tak dziarsko pływają w każdej chwili do waszej dyspozycji. Dwie do wykorzystania, ale każda skucha powoduje wyeliminowanie jednego z was. Losowaliście, kto ewentualnie odpadnie? Jesteśmy dogadani na taką ewentualność. Rozumiem. Która nie nastąpi. W drugiej rundzie, gdyby się komuś się dało przejść, patrzę na was, różnie może być, no ale nie wiemy. W związku z czym w drugiej rundzie macie zero pomyłek, zero kół ratunkowych, jesteście niczym Rambo skazani wyłącznie na siebie, ale gdyby tak się zdarzyło, że któryś z was w pierwszej rundzie odpadnie i bohater tej drużyny, niczym Conan Barbarzyńca, dostanie się do finału, to ten, który umarł, zostanie zrespawnowany. Wraca tutaj. Respawn. Może być zrespawnowany, podkreślam, nie musi. To ten, który tu zostaje, decyduje, czy chce grać dalej z kolegą, czy bez. Ewentualnie może być, że zrzucił balast i dalej radzi sobie sam lepiej, nie? Nie chciałem tego powiedzieć, ale cieszę się, że to nie wyszło z moich ust. Dobra, wszystko jasne? Jasne. Gotowi? Ulubiona kategoria naszych uczestników otwiera dzisiejsze zmagania. Historia IT. O. Jak nazywał się komputer, który w 1997 pokonał w szachy ówczesnego mistrza świata Garego Kasparowa? A. Raymond, B. Deep Blue, C. Checkmate, czy też Elmo? Ekipa czerwonych ma lepszy refleks? Deep Blue. Odpowiedź tak, B. Zdecydowanie. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B. Deep Blue. Jak sądzicie? Sądzimy, że to dobra odpowiedź. Sądzicie, że to dobra odpowiedź, tak? Chłopaki z multisporta korzystali. Korzystali. Wy widzę, dopiero zaczynacie. Ale jesteście dynamiczni niczym WIBOR, w związku z tym wszystko przed wami. Bo tylko w górę idziemy. Tak. Tylko w górę. Mam nadzieję, że ta rozgrywka się wyrówna. Kasparow sam mówił, że sztuczna inteligencja nigdy nie pokona człowieka, a sam uległ komputerowi jako pierwszy. 25 lat temu Garry Kasparow przegrał z Deep Blue. Pamiętajcie, fair play jest ważne, bo to może być jedyne, co po was pozostanie. Istotny element. 1-0. IT Talk Show. Robią show, chłopaki. Nie mogłem się powstrzymać w tym tekstem. Ale dzięki temu obniżam poziom żartów i wszystko dalej będzie już lepsze. Znów historia IT. Przypadek. Jak nazywał się pierwszy laptop? A. PPC, B. Elmo, C. Grid Compass, czy też D. IBM X300? Pierwszy laptop. Tak, przecież. Przechodzi na was, tak? Tak, mam tego świadomość. Nie wiem. Proszę sobie wylosować.
Cóż za trzeźwość umysłu? Lucky shot. Lucky shot. Mogę? Lucky shot? To jest moja kaczuszka. Nie tracicie punktów, jeżeli nie traficie. No też ich nie zyskujecie, jeżeli nie traficie. Ale nie tracicie też życia. O, super. Więc możecie sobie strzelić. No to... Odpowiedź B. A i tak byście musieli, więc to jest całkiem spoko koło. Odpowiedź B, Elmo. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B, Elmo. Kaczuszki zastąpiły w tej edycji Harshada. Nasz niebywale zdolny support, który z jakichś przyczyn wam niby nie pasował. Coś było nie tak. Pisaliście w komentarzu, że support nie jest pomocny. Dramat. Nie, no nie potrafili sformułować pytania. Dokładnie. Jak ktoś nie potrafi zapytać, no to wtedy nie dowiaduje się, jaka jest odpowiedź. Ale jak widać, nawet sensowne koła ratunkowe też nie pomagają. Poprawna odpowiedź to Grid Compass. Tak, czuliśmy. Elmo, to jest ten końcu sezonkowej przecież. Dlatego tego nie zaznaczyliście. Następnym razem pierwsza myśl będzie zaznaczana. Rozumiem. Ale Lucky Shot powoduje, że zostajecie z nami w komplecie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale jesteście w komplecie. 1-0 dla IT Talk Show. Coś tam potrafię, na razie jeszcze tego nie udowodniło. I kolejne pytanie brzmi. Która z tych firm nie jest producentem akcesoriów komputerowych? A. SteelSeries. B. Logitech. C. SAP. Czy też D. Fortek. Odpowiedź C. SAP. Tak? Tak. Potwierdzam. Tym razem pewny niczym Ronaldo na krótkim kontrakcie w Juventusie. Wolę wersję z Realu. Każdy woli wersję z Realu. No, zdecydowanie. Ale twoja koszulka wskazuje na coś zupełnie innego. Albo ja ogólnie jestem madrytistą, ale słyszałem, że paski takie wyszczuplają, ale chyba to nieprawda, więc dlatego założyłem. Masz w takim razie na sobie zdecydowanie za mało pasków. Białych i białych. To przedsiębiorstwo, które nie jest producentem akcesoriów komputerowych, to oczywiście pewne niemieckie przedsiębiorstwo z niebywale promocyjnymi cenami na konsulting, czyli SAP. Po jeden. Cicno. Który z poniższych odpowiada za podział w blockchain? A. Fork. B. Merger. C. Division. Czy też D. Splitter. Za 4 sekundy wygracie to pytanie. Kaczuchę? Proszę bardzo, ciągle pływają. Które najlepsze? Nie mam pojęcia. Oddanie pytania drużynie przeciwnej. Czy chcecie wykorzystać to koło? Tak. My chcemy. Nie wiem, drużyna przeciwna, ale nie ma wyjścia. My możemy się nie zgodzić? Nie możecie się nie zgodzić, ale możecie dalej ciągnąć kaczuchy. Weźmy chyba kaczuchy. Weźmy kaczuchy. Kaczuchy liną ostro. Pół na pół. Pół na pół. Poproszę o wyeliminowanie dwóch błędnych odpowiedzi. O, niech odpowiedzią będzie odpowiedź D. Splitter, tak? Tak. Jak sądzicie? Tak bym strzelał. Brzmi logicznie. Brzmi logicznie. Do tej zmiany dochodzi zawsze wtedy, gdy społeczność wprowadza zmiany w protokole łańcucha bloków, czyli podstawowym zestawie reguł. Kiedy tak się dzieje, łańcuch rozdziela się i tworzy drugi łańcuch bloków, który posiada taką samą historię jak ten pierwotny, ale zmierza w nowym kierunku. I teraz okazuje się, że 50% szans to wcale nie tak dużo. Prawidłowa odpowiedź to fork. Jeden z was w tym momencie umiera. Metaforycznie rzecz jasna. Idę umrzeć za kamery, tak jak ustaliliśmy z Michałem. Dobrze, dziękuję, to była wspaniała przygoda. Byłeś z nami lata tutaj. Wspólne w końcu, co widzieliśmy. Ja myślałem, tak, prawda. Czymże jest prawidłowe udzielenie odpowiedzi na 10 pytań? Jak się okazuje, czymś. Dla was czymś trudnym. Wyzwaniem. Jak się czujesz samodzielnie, lżej trochę? No tak, więcej powietrza tutaj, ale opuszczony. Czekam na powrót. Łukasza. Rozumiem. Jeszcze tylko 5 pytań. No, nadzieja umiera ostatnia, na pewno. Jaki jest skrót klawiszowy do otworzenia nowego okna incognito w Google Chrome?
kolega, widzę, doświadczony w temacie. Czego używasz incognito? Nie wiemy. Ale to w ogóle jak padło incognito, jak dzik wszyscy. Tak zwany port mode. Prawdopodobnie. Nie. Ja używam do zdecydowanie debugowania aplikacji. Wtedy się cache odświeża, tak? Przyglądasz. Z pewnością cache się odświeża. Tak. Okej. Okay. Nowa sesja. Odpowiedzi. Ctrl Shift N lub też Ctrl Shift T, Ctrl Alt I czy Ctrl I. Ctrl Shift N. Ctrl Shift N. Odpowiedź A. Nawet widzę, że nie potrzebowałeś tych odpowiedzi. Masz tu pewien odruch, tak? Tak. Takie, żona wchodzi. Jesteśmy w takim razie w tym trybie. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi A. Co ciekawe, do tego pytania nawet nie mam ciekawostki, bo wszyscy uznali, że będzie ono tak oczywiste, że jak ktoś tu odpadnie, to prawdopodobnie oszukiwał w zgłoszeniu, bo to nie może być programista. Ciekawostki pojawią się w komentarzu. No, na pewno. Z pewnością będą, tak. Od żony. Od żony. To prawidłowa odpowiedź. Zrzucił balas i proszę. I co? Kolega z wozu, konia przejmę. To jest ciekawa runda. Nazwałbym ten odcinek rundą historyczną, gdyż kolejne pytanie to historia IT. A. Kto jako pierwszy wyszedł z nazwą bug w kontekście błędu? A. Steve Jobs. B. Grace Hopper. C. Thomas Edison. Czy też D. William Bill Burr. To była Grace Hopper. Tak myślę. Grace Hopper. Tak. Na pewno. Złapałaś mnie. Nie jestem, znaczy tak myślę, że to... To jest odważne postanowienie. Od razu kliknięcie i od razu odpowiedź. A to może jednak zaraz. Może jednak. Masz jeszcze chwilę. Pamiętaj, że to może być twoja ostatnia odpowiedź w tym programie. Nie masz już kaczek. Nie masz już kolegi. Ja nie wiem jak w życiu, ale ogólnie to nie masz tu. Podobne pytanie było za 100 tysięcy w poprzedniej edycji chyba. Może tak, może nie. Ja mam pamięć masła, więc nie pamiętam. Wiecie? Mamy pewne podejrzenia. Naturalnie możecie koledze podpowiadać. To nie jest przecież tak, że... Byśmy bardzo chcieli, no. Tylko... A musimy podpowiadać dobrze? No to... Właśnie. Nie. Postawię C, Thomas Edison. Nie. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi C, Thomas Edison. Co skłoniło cię do zmiany zdania? Tak mi się wydaje, że... Że to C. Tak. Nie był to pewnie kolega sygnalizujący podpowiedzi z publiczności, prawda? Nie był. Szkoda. Wtedy coś by się działo. Słowa bug w kontekście usterki użył Thomas Edison już w 1878. Przegrywacie 3-1. Z jednym frontendowcem. Czekamy, aż sam się wyeliminuje i wtedy prosta droga do 100 tysięcy. I wtedy problem będzie w backendzie. Technologia. Także chwilowo nic dla frontendu. W którym rodzaju uczenia maszynowego maszyna musi sama analizować dane, szukać wzorców i odnajdywać relacje? A. W uczeniu nadzorowanym. B. W uczeniu nienadzorowanym. C. W uczeniu częściowo nadzorowanym, czy też D. W uczeniu wzmocnionym. Tak, już czytam pytanie. Usuwam ci pytanie sprzed oczu. Zamawiać dane, szukać wzorców i odnajdywać relacje. Masz pomysł? Tak. Znasz odpowiedź na to pytanie? To nie się okaże. Nie, raczej. Nie będziesz musiał odpowiadać, czy inaczej. Uff. Przypominam o ostatniej pływającej nadziei. To albo to, zdecydowanie. Ten termin się gdzieś przewinął. Też takie coś jest, no. Próbujemy, czy kaczucha? No już, jak uważasz, może tobie też będzie lżej, jak się mnie pozbędziesz. A nie. Tak nie ma tak łatwo. Weźmy kaczuchy. Proszę bardzo. Co tu mamy? Dodatkowy czas na odpowiedź, 30 sekund. Dobra kaczucha. Czyli mówicie, że siedzicie w backendzie. Dzień w dzień. Tak. Jak klepiesz te same formatki w kółku, to nie potrzebujesz uczenia maszynowego. Dokładnie. Innowacyjne projekty widzę u was w pracy. No jak najbardziej.
Ja bym jednak powiedział, że B. Dajmy B. B, tak? Tak. Ostatecznie definicja, nie? Nie, ale B. Sam nie wiem, co powiedzieć, ale zaznaczmy odpowiedź B. Jest to rodzaj uczenia maszynowego, którego zadaniem jest odkrywanie w zbiorze danych z wzorców bez wcześniej istniejących etykiet i przy minimalnej ingerencji człowieka. A nazywa się to uczeniem nienadzorowanym. To jest prawidłowa odpowiedź. 3-2 w kaczuszkach remis, w ludziach jedna śmierć. Jeszcze nie. Jedna śmierć do przodu po waszej stronie. Nie jest źle. Nie jest źle. Aczkolwiek szału nie ma. Powiedziałbym, szału nie ma, nikt nie żyga. Jak pierwotnie miała nazywać się przeglądarka Firefox? A. Phoenix. B. Fox Web. C. Firekill. Czy też Fire Wide Web. Nie wiem, czy nie za szybko. Mają multisporta chłopaki, no. Pewnie, że tak. Nie mają biblioteki, ale multisporta mają. Nie mam krusza, nie? Nie, i trzeba się zagęszczać z odpowiedziami. Dobra. Można iść w tym kierunku. No, trzeba podejmować decyzję, bo nie zdążymy się odpowiedzieć na ewentualne. Bierzemy A. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi A. Wasza walka trwa dalej, gdyż to jest prawidłowa odpowiedź. Rozdzielczość 4K Ultra HD to w pikselach. A. 4096 na 3112, 4096 na 2160, 3840 na 2160, czy też 3996 pikseli na 2160. Będzie to dwukrotność Full HD, czyli 1920 na 1080, to będzie to rozdzielczość 2160 na 3840, czyli odpowiedź C. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi C. I ta sytuacja jest ciekawa, dlatego że masz dwie opcje. Jeżeli twój tryb rozumowania jest prawidłowy, a twoja odpowiedź błędna, no to obciach jest na cały internet. Jeżeli zaś twój tryb rozumowania jest nieprawidłowy, a odpowiedź jest prawidłowa, to obciach również ma na cały internet. Ale żadna z tych sytuacji nie następuje, gdy udzielasz prawidłowej odpowiedzi. Jest to. 4-3. Umiem mnożyć, kurczę. No, dobry jest. Pani z podstawówki będzie dumna. Razy dwa tylko. Też mnie to zaskoczyło. W języku JavaScript, w standardzie ECMA 2016+, czy jak to tam się czyta, na ile sposobów można deklarować zmienne i stałe wraz z globalnymi? A. 2. B. 3. C. 4. Czy D. 5. Na 3 sposoby. Na 3? Miał 75% szansy wykończenia jednego zdania. No, tutaj właśnie z frontendem to... Zastanawiałeś się, jak do tego podejść, nie? Tak. Czy ich wyeliminować, czy wygrać? Zostawiam. Czyli mówisz, że frontend, tak? Tak. Zobowiązuje jednak. Ale zastanawiam się teraz, czy tu nie jest pułapka. Jesteś pewien, że ten standard? Z plusikiem? Tak, tutaj z ECMAScript 2016+. Tutaj mam conslet, var, ale chyba nie pisząc żadnego tego słowa i po prostu pisząc słowo i równa się znak, chyba w ten sposób też możemy zadeklarować zmienną. Wiecie, co jest piękne? Jakbyście się wy wysypali na tym pytaniu, to trudno, nie? Ale on... To trochę obciach. Im za 35. Mogę im jeszcze oddać? Za coś na pewno, ale nie pytanie. Dobra, to udzielam odpowiedzi. B. 3. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B. Pierwszy sposób to używając słowa kluczowego var. Drugi używając słowa kluczowego let free. Nie, po prostu let. To już jest trzeci sposób.
Widać, że byłem bystrym programistą. Trzeci sposób. Używając słowa kluczowego const. Ale jest też czwarty sposób, nie używając słowa kluczowego, tworząc zmienną globalną. Właśnie, o tym właśnie myślałem. Bardzo dobre. Brawo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ale możesz teraz dołączyć kolegę i go zacząć pocieszać. Powodzenia. No i co? Został nam prawdziwy IT talk show. No i metodą samo z tego, eliminacji, żyjemy. Co prawda nie macie żadnej kaczuchy, ale macie ciągle jeszcze zapasowe życie. Jak to mówią, mamy siebie. Macie siebie, to sporo. Być może na tym pozostaniecie. Nie wykluczone, że tak się to skończy. Nie wykluczone, tak. Dzielą was cztery pytania od rundy finałowej. I tak już wygraliście, właściwie jesteście tu sami, wyeliminowaliście drużynę przeciwną, ale cztery pytania od pięć pytań od 10 tysięcy złotych, sześć od 30 tysięcy złotych i raptem siedem prawidłowych odpowiedzi do 100 tysięcy złotych. Czym jest siedem pytań? Siedem razy prawidłowo odpowiedzieć i stówka w kieszeni. 10 minut i na chatę do domu. Programowanie obiektowe. Wybierz nieistniejące modyfikatory dostępne w C++. A. Prywatne, B. Publiczne, C. Chronione, D. Wewnętrzne. Nie no, private public to tak to jest. Jest. No tak, no to wewnętrzne jest jakieś dziwnie brzmi, nie? Mhm. Nie ma co się zastanawiać. D. Tak, poproszę o zaznaczenie odpowiedzi D. Przynajmniej było na studiach, zobaczymy. Zdobywacie czwarty punkt. Backend, dokładnie. No byłaby to obciachowa odpowiedź, prawie tak jak u kolegi. Liczyliśmy, że przyjmiemy pytanie i jego tokiem do rozumowania będziemy wiedzieli, co odpowiedzieć. Mogło tak być, ale jak widać, nie przejęlibyście pytania, oprócz tego, że nie można przejmować pytań. Co naturalnie wiecie, dlatego że było to w dokumentacji. Jest to czekaj. Nawet nie przypuszczam, żebyście mogli pójść na projekt, nie przeczytawszy wcześniej dokumentacji. Nie, nigdy tak nie robimy, nigdy w życiu. To byłoby nieodpowiedzialne, karygodne i należałoby to potraktować natychmiastowym zwolnieniem z pracy. No, wiadomo, gdzie potem szukać. Właśnie, gdyby tak się wydarzyło. Zapomniałem pocieszyć kolegów, bo Just Join IT przyjmuje frontendowców, nawet takich, którzy nie potrafią deklarować zmiennych. Wiedza ogólna. Które z poniższych to Pokémon, a nie technologia IT? O, A. Hadoop. B. To kółtek. C. Sobak. Czy też D. Geld? Jakoś tak. Jest taka strona Big Data or Pokémon. Widzę, że zajmujecie się w pracy poważnymi rzeczami. Tak. Nie, to odsiewamy tak tutaj na IT, nie? Jakiś pomysł? Że nie A? A to mógł być zły pomysł, bo patrząc na to, jak wam idzie, być może będą znowu potrzebni. Ja bym w C strzelił. Co? W C bym strzelił. W C? Też bym tak obstawiał. Bo też to brzmi dosyć IT. To kutek geody. C? C. To C. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi C. Sołbak. Apacz Sołbak, czy co? Nieprawidłowa odpowiedź kończy się wyeliminowaniem partnera w drużynie. Ale tam to nie grozi, bo to prawidłowa odpowiedź. Dzięki. Jak burza idziecie. Solidny backend to podstawa. Przecinek. Dokładnie. Każdy tenisista to wie. Kategoria technologia. Który z wymienionych nie jest frameworkiem testowym? A. Mocha. B. Cypress. C. Tails. Czy też D. Selenium. Testy na co to komu? Dokładnie. Selenium jest. Mocha też brzmi jak ten. I ten Cypress. Microsoft nie wypuszczali, nie robili testów przed wypuszczeniem Visty i działało, nie? Dokładnie. Wszyscy używali zadowoleni. To jest ten use and driven development. A Tails brzmi jak coś takiego behawioralny test. Tails, tak? Cucumber są behawioralne, może Tails w tym samym mańce. Na ten Cypress mówisz? Nie wiem. Myślę, że Cypress gdzieś tak kojarzy, że on jest też, ale może i nie. Dawaj. Cypress B. Poprosimy o zaznaczenie odpowiedzi B. Cypress. To nie jest prawidłowa odpowiedź. Prawidłowo? Tails. Tails. Okay. Dobra. Ale jak widać, od testów się odchodzi. Kto by tam to jeszcze robił? Kto by pisał testy? Dokładnie. No.
Dobra, to ja cię zostawiam. Powodzenia. Co oznacza skrót SDLC? A. Software Development Life Circle. B. Software Development Life Cycle. Software Developers Life Cycle, czy też Software Developers Life Circle. B. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi B. Brawo, brawo. Wiedza ogólna. Który z wymienionych modeli nie jest logicznym schematem hurtowni danych? A. Konstelacji faktów, B. Gwiazdy, C. Płatka śniegu, czy też D. Pierścienia. D. Strzelam D. Poproszę o zaznaczenie odpowiedzi D. Czy udało ci się trafić? Tum, 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 tum. Czy jesteś w rundzie finałowej? I co jeszcze ważniejsze, czy udało ci się respawnować twojego przesympatycznego kolegę? To najważniejsze. Udało ci się, czy ci się nie udało? Ja tak mogę cały czas. Ja też. Jakie miasto, taki Rambo, przechodzisz do rundy finałowej, to jest prawidłowa odpowiedź. I respawnuję kolegę. Respawnujesz kolegę, tak? Respawnuję kolegę. Bo możesz tego nie robić. Mogę tego nie robić. Tak. Chodź, kolego, chodź. W rundzie finałowej są z nami Piotr i Marcin. Piotr, udało ci się wspaniale respawnować przyjaciela. Czy przesadziłem, czy po prostu kolegę? No. To jest pytanie z haczykiem. W każdym razie jesteście tu we dwóch. To najważniejsze, że to IT jest Talk Show. Macie więcej w tym momencie możliwości. Widzę, że wasza relacja ucierpi po tym spotkaniu. To zależy, w teleturnieju albo przyjaciela, albo jednak nie zależy, jaki będzie wynik. Nie? Myślę, że teraz już nie zależy to od wyniku, ale udało ci się stracić przyjaciela, chociaż może wygrasz hajs. Trzy pytania was od tego dzielą. Pierwsze za dychę, drugie za 30, trzecie za 100 tysięcy złotych. I moglibyście w końcu wygrać ten hajs, w sensie udźwignąć presję poprzednich ekip. No bo to się robi nudne, że nikt nie wygrywa. Też tak uważam. Także jesteście poważnymi, jesteście ludźmi. Dobrze, że się powtórzyłeś. Pierwsze pytanie z kategorii wiedza ogólna. Jak nazywa się najszybszy komputer świata? A. Frontier. B. Summit. C. Sunway. Taihu Light. Czy też D. Tianhe 2. Ja stawiam na chiński komputer. Chiński? Czyli ten Tianhe? To jest pierwsze skojarzenie, które mi przyszło do głowy. Chińczycy wybudowali superkomputer. Mm-hmm. No tak trochę chińsko brzmi, nie? No, trochę tak, ale wydaje mi się, że, znaczy nie jestem pewien, ale nie jestem przekonany, czy Chińczycy mieszaliby swoje nazwy z amerykańskimi. Zgniły Zachód. Woleliby chińskie zostawić, nie? Skąd pomysł, że Chińczycy są szybsi? Znaczy, słyszałem o chińskich superkomputerach. Pierwsze skojarzenie, które mi przyszło do głowy. Czy ono jest dobre? To jest zupełnie inna kwestia. To jest prawdziwie naukowa metoda dedukcyjna. Jak na backendzie. Jak na backendzie, tak. Bo nie słyszałeś, żeby w Stanach była jakaś technologia? Nie, nie. Masa. Zwłaszcza w Kalifornii. Nie wszystko do Chin. Oni tam tylko surfują. No tak, tak. Pozerzy, nie? Nie bardzo, powiem szczerze. Próbuję wyeliminować jakieś niektóre. Macie tyle czasu, ile chcecie. W razie czego się wytnie. Tak. Poza tym, na pewno się wytnie. Poza tym, że jutro burzą nam to studio, także... A, okej, okay. To trzeba dzisiaj jednak skończyć. Trzeba dzisiaj skończyć, no, tak. Znaczy, można też w trakcie robót odpowiadać. No nie wiem, coś z tych to tak... Takie trochę bezpłciowe. Bez wyrazu. Ja nie wiem, czy w superkomputerach chodzi o osobowość. Chodzi o najszybszy. Tak. Właśnie. Jakbyś nazwał najszybszy komputer świata? Jeśli zrobił sam najszybszy komputer, jakbyś go nazwał? Nazwałbyś go kaczuszkę? Czy bardziej jakoś? Ja bym go nazwał jakoś przekornie. Przekornie. Tak. Ślimak. Ślimak na przykład, tak. Chociaż nie jestem przekonany, czy poczucie humoru Chińczyków idzie w tym samym kierunku.
No spoko, możecie myśleć. Siądę. Okay. Możemy myśleć. Przyda mi się Wikipedia. Przydałaby do się. Do myślenia. Tak. Czy jest hakowalny tablet, tak jak w pierwszym odcinku? A to jakieś takie kwantowe coś? Komputery? Jakie szybkie? Czy niekoniecznie? One są zorientowane na jakieś konkretne zadania. Tak. Niekoniecznie szybkie, po prostu myślą w inny sposób. Dokładnie. To co, idziemy w tych Chińczyków? Znaczy, nie mam innego pomysłu. Trochę się zafiksowałem na tym. Po prostu żadna z tych nas mi nic nie mówi. Mi też nie. Tianhe brzmi dobrze. Tak. Czy umówmy się, każda z tych chińskich nazw brzmi, jakby ktoś piłował poręcz, więc... Tak, no. Dokładnie. Dobra, dajmy D. Tianhe 2. Nie wiem, czy dobrze wymówiłeś słowo Tianhe. Ja też nie. Tak. Starałem się jakiś akcent nadać. Ale tak właśnie. Nie wiedziałem, co robię, ale próbowałem. Bez wahania. Spróbujmy. Może masz jakąś ciekawostkę na ten temat? Mam. O, to bardzo dobrze. Rekordowa maszyna może przetwarzać ponad trylion obliczeń na sekundę. Amerykański system Frontier jest obecnie najszybszym superkomputerem na świecie. Ale i tak, wielkie brawa. Za awans do rundy finałowej. Za respawnowanie kolegi, za stratę przyjaciela, za wszystkie te rzeczy, potem. Które się udało osiągnąć. Dziękuję wam bardzo. Zapraszam na z góry upatrzoną pozycję. W tym odcinku gościły u nas dwie ekipy. Jedna coś tam potrafiła, no ale jak się okazało, niezbyt wiele. A druga zrobiła IT show, fajny, ale krótki. A my szukamy ciągle pierwszego polskiego programisty lub programistki stoka. Niczym rolnik żony. Chcemy, żądamy odpowiedzi i ją w końcu uzyskamy. Albo nie, zobaczymy. I wy też się o tym przekonacie w kolejnych odcinkach.